Szanowny panie prezydencie, chciałem bardzo podziękować za tę propozycję ulgi zniżek w programie Grodzka Karta Dużej Rodziny. Jednakże z zaniepokojeniem wiem, że bardzo mało zniżek jest, które możemy wykonać przez działanie Miejskiego Zakładu Komunikacji. W innych miastach, panie prezydencie, również Miejski Zakład Komunikacji, przepraszam, powiedziałem, że nie ma, jest tylko na linię R do Wnika. Natomiast mi chodzi o takie bilety przejazdowe, jednorazowe, takie normalne, gdzie na innych trasach, w innych miastach również jest zniżka do ceny zakupu biletu jazdy. Chodzi o tych, którzy się zakwalifikowali do karty dużej rodziny. Oni mają tam również zniżkę. Dlaczego u nas w Grodzku nie można wprowadzić zniżkę do jazdy przejazdów jednorazowych komunikacją miejską? Propozycja nasza jest w chwili obecnej taka, że my proponujemy ulgi tylko wyłącznie na autobus R. Natomiast pozostałe ulgi, które proponujemy, to są do biletów miesięcznych. Czyli osoby, które będą miały kartę tą rodzinną, mają ulgi w biletach miesięcznych. Nie proponujemy tego w biletach jednorazowych. Pragnę przypomnieć państwu, że dwa miesiące temu obniżaliśmy również ceny biletów miesięcznych, aby promować ten rodzaj sprzedaży biletów. Więc myślę, że w tym przypadku zaproponowanie biletów miesięcznych będzie lepszym rozwiązaniem.